Łącznie ponad 600 biegaczy i rowerzystów wzięło udział w tegorocznej edycji dwudniowych ogólnopolskich zawodów MTB Cross Marathon. Gmina Piekoszów gospodarzem wydarzenia była już po raz czwarty. Zawodnicy mieli do wyboru różne poziomy trudności tras. Wszystkie były jednak wytyczone tak, by móc podziwiać piękno świętokrzyskiej przyrody. Proszę Panią, czwarty raz jesteśmy w Piekoszowie. W tym roku jest to trzecia nasza edycja MTB Cross Marathon. Zawodników wystartowało w dniu dzisiejszym blisko 500. Jeszcze ostatnia grupa szykuje się do startu. Trasa ze względu na swoją specyfikę jest piękna, terenowa, wspaniałe miejsca. Tam po prostu pokazujemy zawodnikom i dlatego się cieszy wielką popularnością w Polsce. Trudna to trasa? Zwłaszcza ten najdłuższy dystans, dystans master, jest trudny. A jakie są przewyższenia? Proszę Panią, trasa master w dniu dzisiejszym to jest 57 km i ponad 1300 metrów przewyższeń. Ale specyfika naszych gór świętokrzyskich jest taka, że to nie są jakieś długie podjazdy, długie zjazdy, ale jest po prostu interwał. Jest cały czas góra, dół, nie ma gdzie odpocząć. Cały czas zakręt, zmiana tempa i to jest chyba dla zawodników najbardziej męczące. Pierwszego dnia zawodów na mecie stanęli biegacze. W biegach udział wzięło również ponad 160 uczniów szkół z terenu gminy Piekoszów. Niedziela była drugim dniem MTB Cross Marathon zorganizowanym w Piekoszowie. Na starcie zawodników powitał gospodarz gminy, wójt Zbigniew Piątek, który sam wziął udział w wyścigu, stając na czele peletonu. Myślę, że tak pomału ten wyścig MTB przechodzi do historii, bo już robimy po raz czwarty właśnie tutaj w Piekoszowie. Cieszę się, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej, bo myślę, że w dniu dzisiejszym jest około 600 uczestników, więc naprawdę to jest duża ilość. Oczywiście jeszcze tutaj startują dzisiaj szkółki kolarskie, których jest około 200 uczestników w wieku 10-13 lat, więc naprawdę fajna zabawa, fajna impreza. Pogoda nam dopisuje, więc myślę, że wszyscy, którzy tutaj startują, wywiozą stąd miłe wrażenia. Trasa naprawdę jest wymagająca, urozmaicona w fantastycznych terenach ziemi tutaj piekoszowskiej, a mamy naprawdę ładne tereny, żeby trasę wyznaczyć. Dlatego też myślę, że ten dzisiejszy dzień będzie ważny dla tutaj nas wszystkich, również dla organizatorów, dla mnie jako wójta gminy. Fajne to, że mogę dalej tą swoją pasję rowerową jakby kontynuować, że startuję, staję na starcie razem z tymi zawodnikami i myślę, że to jest przyjemne. Myślę też, dając przykład innym do tego, że rządząc gminą czy pełniąc ważne funkcje, stanowiska, można też fantastycznie się bawić na sportowo. Wyścig w Piekoszowie, trzeba przyznać, był wyjątkowy. Kilkuset zakręconych rowerowo ludzi walczyło na trzech dystansach. Najdłuższy, koronny dystans master to 57 km, średni to fan 35 km i najkrótszy family 18 km. Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne w życiu człowieka, dlatego zapisałem się właśnie do tego klubu, aby ćwiczyć kolarstwo górskie oraz kolarstwo szosowe. Pierwszy raz tutaj w Piekoszowie? Nie, już startowałem w MTB Cross, ale w Piekoszów jestem pierwszy raz. Jak wrażenia przed trasą? Jestem właśnie zaskoczony tą trasą, ponieważ jak pierwszy raz przejeżdżałem tą trasę, to wtedy jest początek bardzo łatwy, ale później już trzeba wymagać od organizmu wielkiego wysiłku. Czyli łatwo nie będzie? Tak, łatwo nie będzie. Ale na rowerze warto jeździć. Warto jeździć, bo sport to zdrowie. Dość szybka i wymagająca trasa tej edycji pozwoliła zawodnikom cieszyć się jednocześnie wspaniałymi widokami i pięknymi miejscami. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekały medale, a na najlepszych puchary i nagrody.